Dzień dobry. Naszym gościem jest Edwin Bendyk. Miło mi przywitać pana w Gdyni. Dzień dobry. Co prawda tylko w ten sposób zdalny, wolałbym być na miejscu, ale dobrze, że możemy choć tak się spotkać. Dzień dobry. Organizatorem wydarzenia jest miasto Gdynia i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Centrum Designu. Jak już wspomniałam, naszym dzisiejszym gościem jest Edwin Bendyk, dziennikarz, publicysta, pisarz, wykładowca, kierownik działu Nauka w Tygodniu Polityka, a także autor takich książek jak Zatruta studnia, Rzecz o władzy i wolności, Antymatrix, Człowiek w labiryncie sieci, Miłość, wojna, rewolucja, Szkice na czas kryzysu, bunt sieci, Jak żyć w świecie, który oszalał oraz najnowsza W Polsce, czyli nigdzie, Rzecz o upadku i przyszłości świata. I oddaję już panu głos. Scena wirtualna jest pana. Dziękuję serdecznie, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa. Mam nadzieję, że tę chwilę, jaką tutaj dostałem, no, dam radę zająć Państwa kilkoma myślami o dotyczącymi przyszłości. Temat, no, w czasach, w których żyjemy, i ważny, ale jednocześnie niezwykle trudny, bo sami widzimy, jak ta przyszłość atakuje z nienacka zaskakującymi wydarzeniami. Kto rok temu, właśnie w tym, równo rok temu, jakbyśmy pomyśleli, to był czas, kiedy w Davos odbywało się doroczne forum ekonomiczne i pandemia w Chinach już, to znaczy epidemia w Chinach już się rozkręcała, ale przecież nikt jeszcze poważnie nie traktował możliwości rozprzestrzenienia się tej epidemii, przekształcenia w pandemię, która będzie siać spustoszenie już nie tylko w Azji, ale również w Europie czy Stanach Zjednoczonych. To było zaledwie rok temu. Potem pamiętamy, w marcu już rzeczywistość w Polsce się zmieniła i ciągle jesteśmy właśnie pod piętnem tego nieoczekiwanego, chociaż zapowiadanego wydarzenia. Teraz znowu jesteśmy na początku roku 2021, który rozpoczął nową dekadę lat 20. i będzie to niezwykle ciekawa dekada. To będę próbował Państwu opowiedzieć. Już przejdę do pierwszego slajdu, który będzie, znaczy nie proszę nie wczytywać się w niego. To jest tylko taki schemat pokazujący, pierwszy to proszę spojrzeć jak najbardziej, chwila reklamy, jak w każdej prezentacji. To akurat ta najnowsza książka zapowiedziana, przedstawiona przed chwilą. Przedstawiam ją dlatego, że akurat ona bezpośrednio też się wiąże z tym, o czym będę mówił. Wiele kwestii, które dziś dotknę, jest rozwiniętych w tejże książce, więc chętnych zapraszam, jeżeli uznają Państwo, że to, co usłyszycie, będzie na tyle ciekawe właśnie, żeby pogłębić wiedzę. To właśnie w tej książce, ona też jest dostępna w e-booku, więc można łatwo się do niej dostać. Ale ten pierwszy merytoryczny slajd to jest taki schemat, który podpowiada, w jaki sposób mierzyć się z przyszłością, kiedy chcemy jakby nie tyle ją odgadnąć, bo to jest niemożliwe, ale jak najbardziej zracjonalizować rozmowę o przyszłości, stwierdzić, rozpoznać trendy, kluczowe czynniki, które potencjalnie mogą nas zaskoczyć, zbadać, co musimy sobie zapytać, co wiemy, czego nie wiemy, jakie są podstawowe dylematy, jakie podstawowe pytania strategiczne trzeba sobie zająć. No to jest taki schemat, którym posłużyłby się każdy, kto dostałby za zadanie się takiego profesjonalnego podjęcia kwestii przygotowania scenariuszy przyszłości, na przykład właśnie na nadchodzącą dekadę. Ale tak jak mówię, to nie wczytujmy się w to. To tylko pokazuje, że właśnie poszukiwanie odpowiedzi na przyszłości to jest dosyć poważną sprawą, ale jak najbardziej można to poszukiwanie zracjonalizować. Dzisiaj skupmy się na kilku fragmentach i ilustracjach, które pomogą skoncentrować uwagę. Zdjęcie Blue Marble, fotografia Ziemi, zrobiona w 1972 roku przez załogę Apollo 17. Ona jest o tyle ważna, że to było takie zdjęcie, które zmieniło nasze myślenie, no, myślenie ludzi o Ziemi. Było jednym z, no, do dzisiaj jest w zasadzie taką ikoną ruchów ekologicznych i przebudzenia ekologicznego. To jest takie odkrycie, że jak krucha, jak piękna z jednej strony, ale jak z drugiej strony krucha jest na nasza planeta. I że to jest taki, jak mówi bankmistrz Fuller, taki wizjoner, architekt z
połowy lat ubiegłego wieku, no, że właśnie lecimy w tym statku Ziemia poprzez kosmos i nic więcej nie mamy. Znaczy nie mamy specjalnie szalupy ratunkowej. Oczywiście są wizje, że być może kiedyś, jak Ziemia już nie będzie się nadawała do zamieszkania, to będziemy zamieszkiwać inne planety, ale darujmy sobie na razie te wizje. Perspektywa najbliższych 10 lat na pewno nie jest wizją kolonizacji kosmosu. Musimy radzić sobie na statku Ziemia, no, który właśnie tak wygląda z kosmosu. No i teraz widać, że ta Ziemia no jest ograniczona, ma swoje granice i te granice już wydobędziemy z ilustracji i posłużymy się kategorią granic planetarnych, bardzo istotną dla myślenia racjonalnego o możliwości dalszego funkcjonowania ludzkości na Ziemi. To pojęcie granic planetarnych wprowadzili uczeni ze Szwecji, z takiego Instytutu Rezyliencji. Oni spróbowali jakby odpowiedzieć na pytanie, no właśnie, jaka jest odporność Ziemi całej jako pewnego rodzaju ekosystemu, którym zamieszkują nie tylko ludzie, nie tylko to wszystko, co potrzebne jest ludziom do życia, czyli chociażby zwierzęta hodowlane, no ale cały też ekosystem, prawda? Wszystko to, co nazywamy naturą czy środowiskiem naturalnym. I oni uznali, że jest 9 takich granic planetarnych, które no właśnie są, określają, to są po prostu twarde bariery dla możliwości rozwoju cywilizacji. Jeżeli któreś z tych granic przekroczymy, no to prędzej czy później musi dojść do kłopotów, czy wręcz do katastrofy. Po prostu stracimy możliwość mieszkania na tym statku kosmicznym i jak to może wyglądać taka katastrofa, to Hollywood dostarcza i dostarczą nie nieustannie, więc możemy po to sięgnąć. Natomiast tu skupmy się na tych granicach. Nie będę ich wszystkich analizował, tylko pokazuję, że jest ich 9. Jedno z nich jest to, co nas zajmuje coraz mocniej, czyli zmiany klimatyczne, które są takim bardzo ważnym dla wielu analityków czy obserwatorów najważniejszym wyzwaniem najbliższych czasów. Ale tuż obok zmian klimatycznych mamy hasło bioróżnorodność, czyli tutaj genetic diversity. To jest problem, który nazywa się dzisiaj też w takiej debacie już nie tylko publicystycznej, 6. wielkim wymieraniem, czyli gwałtowna utrata bioróżnorodności przez ziemski ekosystem. No i właśnie jedną z konsekwencji tego procesu, który jest głównie wywołany przez aktywność ludzi, przez chociażby wycinkę lasów, poprzez ekspansję z siedlisk ludzkich w obszary naturalne, jednym z efektów jest właśnie pandemia, z którą się zmagamy. Po prostu coraz mniejsze są obszary oddzielające skupiska ludzkie od obszarów dzikiej przyrody, w której z kolei no, rozwijają się różnego typu patogeny, wirusy i kiedy ta bariera maleje, to następuje łatwiejsze przenoszenie patogenów z natury do siedlisk ludzkich na zwierzęta hodowlane, a potem na samych ludzi. Właśnie koronawirus jest jednym z takich właśnie przykładem zoonozy, czyli zakażenia, które pochodzi od zwierząt, od dzikich zwierząt. No i to jest jedna z konsekwencji utraty bioróżnorodności. Tu jak już widać tych granic jest więcej. Nie będziemy ich omawiać. W każdym razie to piękne zdjęcie, które wróćmy do niego, właśnie można już zamienić na obraz bardziej analityczny. Tutaj jak widzicie Państwo te czerwone takie intensywnie czerwone obszary, no to są znaki ostrzegawcze, że tu w tych obszarach przekroczyliśmy już granice i żyjemy na środowiskowy kredyt. To razem składa się na taką tezę, którą postawił Ugo Bardi, to jest włoski ekonomista związany z Klubem Rzymskim, ważna organizacja, która w 1972 roku, tym samym kiedy było zrobione to zdjęcie Blue Marble, opublikowała słynny raport Granice Wzrostu. I Ugo Bardi jest jednym z ekonomistów, on nie był autorem tego raportu, ale kontynuuje ten sposób myślenia o tym, co nas czeka i jakim jesteśmy stanie. I on stawia tezę, że no, dotarliśmy do klifu Seneki. Ja za chwilę Państwu dokładnie pokażę na ilustracji, co ten klif oznacza, ale Bardi użył takiej metafory, odwołując się do jednego z listów moralnych Seneki, który zastanawiał się, jak to jest, że dobrobyt rośnie powoli, a upadek następuje szybko. I
tę metaforę odnosi bardziej do cywilizacji, pokazując, jak w jaki sposób narasta cywilizacyjna złożoność, a wraz z nią różnego typu zalety cywilizacji, jakość życia, wolność i tak dalej, które wynikają właśnie z tego, że, no, że mamy coraz bardziej złożony system oferujący coraz więcej możliwości, zarówno w wymiarze społecznym, ale też technologicznym. Ta złożoność wymaga różnego typu zasobów i środowiskowych, i intelektualnych. I problem jest taki, że w pewnym momencie, zgodnie z ilustracją, którą widzieli Państwo wcześniej, ale też z różnego typu modelami, które przygotowują badacze zajmujący się złożonością, dochodzimy do granic możliwości dalszego rozwoju tego systemu. Znaczy cywilizacji, mówiąc prościej, cywilizacja dociera do bariery rozwoju. Problem jest taki, i tak było z większością cywilizacji, które znamy tylko z podręczników historycznych, które upadły wcześniej, że dostrzegamy upadek, kiedy on już następuje, kiedy już jest zbyt późno, żeby zacząć ratować, kiedy już właśnie spadamy z tego klifu Seneki. I teza Bardiego jest taka, że my właśnie do niego zbliżamy się, że już widać elementy dekompozycji cywilizacji. No właśnie ta pandemia, która chociażby nas w tej chwili męczy, no to jest symptomem wyczerpania. Wyczerpania, które pokazuje, polega właśnie na tym, że dotarliśmy do barier rozwoju. Ale tych aspektów wyczerpania jest więcej. Ja tu wypisałem na tym slajdzie. Jeden z tych objawów wyczerpania to jest coś, co w naukach społecznych, politologicznych nazywa się tragedią państwa. No to jest to, co zresztą obserwujemy, nie tylko w Polsce, że państwo udaje, że próbuje rozwiązywać problemy, zarządzać tym, co się stało, prawda? I daje jakieś rozporządzenia, które mają nas chronić przed pandemią. Tak naprawdę mamy świadomość, że niespecjalnie ktokolwiek kontroluje. Jeszcze w połowie ubiegłego roku rządzący przekonywali nas, że wszystko się wypłaszcza, że już wychodzimy, że już jesienią pandemii nie będzie. Oczywiście tak nie było, chociaż chcieliśmy w to wierzyć. Dzisiaj nie wiemy, kiedy cała ta historia się skończy. No, ale jest to problem nie tylko państwa polskiego, generalnie szerszy, polegający na tym, że coraz trudniej rządzić w takim modelu, jaki wymyślono kilkaset lat temu w ramach państwa narodowego i ten problem jeszcze ciągle nie został rozwiązany. Jest tak z kolei dlatego, że nie tylko te problemy takie właśnie jak pandemia, ale w ogóle współczesne społeczeństwo jest tak złożone właśnie na skutek tej zmiany i rozwoju, że po prostu nie ma dla jego problemów uniwersalnych rozwiązań, które by można było wziąć z podręcznika, na przykład jak rozwiązywać problemy społeczne i zastosować. Po prostu każde społeczeństwo, w takim społeczeństwie jak Polska, każde miasto jest inne, z innymi problemami, wymagającymi innych metod ich rozwiązywania. No i to właśnie powoduje, że państwo, tak jak było wymyślone, mimo przekonania niektórych, że może być inaczej, nie funkcjonuje. A to na to wszystko na koniec nakłada się coś, co brzmi tu bardzo strasznie, strukturalny kryzys termodynamiczny, ale chodzi po prostu w uproszczeniu o wyczerpanie się surowców materialnych, z tym najważniejszych, czyli takich, które zapewniają nam energię. Ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel. One wszystkie jeszcze są w ziemi, jeszcze możemy się nim posługiwać, chociaż już wiemy, że nie powinniśmy ze względu na zmiany klimatyczne, a z drugiej strony też nawet mimo to, jakbyśmy chcieli, to coraz trudniej się do nich dostać, coraz kosztowniejsze jest ich pozyskanie, w związku z czym coraz trudniej też wykrztusić z tych zasobów energię potrzebną do napędzania tej cywilizacji. Okej, to są te objawy właśnie klifu Seneki. Jeszcze z niego nie spadamy, zbliżamy się do niego. Zbliżając się, będziemy odczuwać coraz dotkliwiej różnego typu zjawiska, które będą źródłem niepewności, bo po prostu nie znamy na nie odpowiedzi, nie ćwiczyliśmy wcześniej, jakie mogą być konsekwencje rozwoju tych zjawisk. I jest to właśnie, zacznijmy od tego, co jest teraz nam najbliższe, co nas najbardziej dręczy, no to zagrożenia zdrowotne, zwłaszcza pandemiczne. No, wiemy już dzisiaj, pod koniec ubiegłego roku, odbyła się konferencja prasowa ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, no, którzy szczerze, chociaż ze szczerością taką, której wolelibyśmy pewno nie słyszeć, ale musimy się zmierzyć z tym, co powiedzieli, że po pierwsze
Najprawdopodobniej, no wszystko na to wskazuje, że z tym koronawirusem, który mimo szczepionki, którą mamy, będziemy musieli już po prostu nauczyć się żyć. On będzie wracał, tak jak wirus pandemii wraca, tak samo koronawirus będzie wracał w kolejnych jakichś swoich mutacjach. No i to będzie kwestia jakby dostosowania się społecznego, indywidualnego do zagrożeń z tym związanych. I to jest jakby, historia podpowiada, że nauczyliśmy się żyć z takimi zagrożeniami. Grypa właśnie jest doskonałym przykładem. Ale to, co jest groźniejsze, no to jest to, że właśnie ze względu na przekroczenie tej bariery związanej z bioróżnorodnością po prostu będą pojawiać się nowe zagrożenia pandemiczne, a COVID-19 wcale nie było najgorszym, co mogło nam się wydarzyć. W związku z czym, o ile właśnie nie pogodzimy się z naturą i nie zaczniemy naprawiać czy przywracać, odwracać tego trendu polegającego na zniszczeniu ekosystemu, no to możemy się spodziewać kolejnych pandemii. Nikt nie wie kiedy, natomiast to, że one będą się pojawiać, to raczej jest pewne. O zagrożeniu klimatycznym mogę dodam tylko, bo to wiemy, o tym mówi się nieustannie. To, co wiemy na pewno, to, że ono, zmiana klimatyczna, tak zwane globalne ocieplenie, przyspiesza. To podsumowanie zeszłego roku pokazuje, że był to znowu kolejny najcieplejszy rok w historii zapisów. Średnia temperatura atmosfery jest już o 1,25 stopnia wyższa niż średnia dla okresu przedprzemysłowego. No i to rodzi konkretne konsekwencje, znaczy zwłaszcza, że problem polega na tym, że nie chodzi o średnią globalną, tylko to, że ona jest nierówno rozłożona i że najwyższe zmiany, największe zmiany temperatury są na obszarach arktycznych. Tam w zeszłym roku te średnie wzrosty odbiegające od normy przedprzemysłowej sięgały 3 stopni, a na Syberii nawet 6-8 stopni Celsjusza. I to po prostu oznacza przyspieszenie niekorzystnych zmian polegających na topnieniu lodowca, tak dalej, które napędzają z kolei zmiany. Zagrożenia technologiczne, o tym też się w różnym kontekście opowiada. Z jednej strony, no, tutaj takim symbolem tego zagrożenia to są sztuczna inteligencja. Jesteśmy straszeni, że odbierze nam miejsca pracy, a jeszcze dalsze wizje mówią, że może w ogóle nas wyeliminuje z życia, bo jeżeli będzie mądrzejsza od nas, to stwierdzi, że nie jesteśmy jej do niczego potrzebni. Ale w każdym razie to jest też taki symbol pewnego nieznanego, w co idziemy siłą zmiany technologicznej, którą obserwujemy. I teraz, jeżeli chcemy mówić o przyszłości, musimy się zastanowić to, co wiemy, czego nie wiemy. Wiemy bardzo dużo i zasoby wiedzy mamy rzeczywiście bezprecedensowe. Nigdy tyle nie wiedzieliśmy o świecie, w którym żyjemy. Znamy dosyć dobrze i ciągle dowiadujemy się coraz więcej o mechanizmach zmian klimatu, w związku z czym możemy coraz lepiej jakby też tworzyć modele przyszłych zmian i konsekwencji tego, co się będzie dziać, co umożliwia też lepsze przygotowanie się w wymiarze lokalnym, globalnym, programowanie różnego typu działań. No właśnie, znamy granice Ziemi, to co Państwu pokazałem, no to jest dosyć już dobrze policzone. Wiemy właśnie coraz więcej, jeśli chodzi o to, jakim stanie jest ten statek, którym lecimy przez kosmos. Też coraz lepiej wiemy, jaki jest stan surowców potrzebnych do tego, żeby dalej funkcjonować, niezależnie w jakim modelu, czy opartym na paliwach kopalnych, czy na odnawialnych źródłach energii. Ten jeden i drugi wymaga surowców do budowy elektrowni wiatrowych, do budowy samochodów elektrycznych i tak dalej. To wszystko nas właśnie, ta wiedza cała, sprowadza się do potwierdzenia tej hipotezy Hugo Bardiego, czyli że te wszystkie tendencje związane z rozwojem cywilizacji prowadzą do tego, że rzeczywiście zbliżamy się do klifu Seneki, czyli do wyczerpania możliwości rozwojowych. I tu jest lepsza taka ilustracja pokazująca, o co chodzi. Otóż już mniej więcej od 40 lat, od końca lat 70. żyjemy na tak zwany środowiskowy kredyt. Znaczy zużywamy więcej zasobów, niż ekosystem jest w stanie odtworzyć. Czyli po prostu przekroczyliśmy już około 40 lat temu zdolności
że tak powiem, reprodukcyjne, tak to powiedzmy, ekosystemu, te zdolności to są zaznaczone tą czarną, taką czerwoną linią. Czerwona linia to jest właśnie trajektoria rozwoju cywilizacji. Czyli weszliśmy w fazę przestrzelenia, jak to mówią tacy ludzie właśnie jak Ugo Bardi. Jakiś czas można na kredyt żyć, jakiś czas można żyć, ale w pewnym momencie następuje, tak jak widzicie Państwo, ta przerywana, czy czarna linia zaczyna się załamywać. Po prostu ekosystem już nie nadąża, sam zaczyna właśnie ta bioróżnorodność załamująca się, jest przykładem właśnie tego, że presja ludzka jest zbyt duża i po prostu ekosystem traci wyporność i po prostu idzie dół, co oznacza, że w pewnym momencie straci zdolność podtrzymywania naszej cywilizacji i wtedy również załamie się ta czerwona linia, która cały czas jeszcze jest w fazie wzrostu, w pewnym momencie zatrzyma się, no ale potem, jeżeli my nie zmienimy swojego podejścia, modelu rozwoju, no to polecimy właśnie z tego klifu gdzieś w dół, upadek może być bolesny. To wiemy nie od dziś. To wiemy nie od dziś. Czego nie wiemy? To musimy się zastanowić. No i to jest bardzo ciekawe. No, oczywiście nie wiemy i to jest najważniejszy jakby zasób też potencjalnie pozytywny. To jest, nie wiemy, jaka będzie dynamika rozwoju nauki, czyli pojawianie się kolejnych zasobów wiedzy i wynikających z tej wiedzy innowacji, czyli rozwiązań dla problemów, które mamy. Za chwilę Państwu pokażę, jak to jest ciekawy i właśnie ciekawa sprawa, ale też nie znamy absolutnie dynamiki polityczne. Nie wiemy, kto w 2016 roku spodziewał się, że Brytyjczycy zagłosują za wyjściem z Unii Europejskiej, a Amerykanie wybiorą sobie i nam Donalda Trumpa, prawda? Było to całkowicie zaskakujące. Podobnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć dynamiki społecznej, dlaczego i w jaki sposób ludzie zmieniają swoje wzory zachowań. Wiemy, że się zmieniają. Teraz obserwujemy, jak jeszcze przed pandemią, jak wiele zachowań związanych z ekologią na przykład zaczęło się pojawiać. Podobnie jest też z dynamiką gospodarczą. To są obszary, które możemy obserwować, ale nie jesteśmy w stanie w sposób taki deterministyczny prognozować. Możemy ten poziom niewiedzy jakoś strukturyzować, zadając sobie pytania w postaci na przykład alternatyw, znaczy takich kluczowych, które organizują naszą wyobraźnię. Czyli na przykład jak zaczynamy się, przyglądamy ekologii, no to kluczowe pytanie dla myślenia o przyszłości to jest takie, czy nie zbliżamy się już, no właśnie, tak co Ugo Bardi mówi o klifie Seneki, ale do takiego punktu przełomu, po którym właśnie stracimy już kontrolę, czy możliwość powrotu, znaczy odbudowy w jakimś sensie ekosystemu, tak żeby odzyskać utraconą równowagę, prawda? To jest ten moment, w którym pewne procesy zaczynają destrukcji przyspieszać. Podobnie jest z przełomem, z pytaniem o społeczeństwo, w jakim jesteśmy momencie, czy ciągle jeszcze takiego właśnie różnicowania się systemu społecznego wynikającego ze wzrostu złożoności, czy już po prostu rozpadamy się jako społeczeństwa na fragmenty, które już się nie są w stanie ze sobą komunikować. Jeśli chodzi o politykę, no to wszyscy się zastanawiamy, czy idziemy w kierunku reżimów autorytarnych i one będą jakimś wzorem organizacji politycznej w przyszłości, czy raczej odpowiedzią będzie demokratyzacja i poszukiwanie nowych, bardziej demokratycznych form uprawiania polityki i tak dalej. To nie będę wchodził, tylko pokazuję, jak można zamieniać obszary takiej nieustrukturyzowanej niewiedzy na bardziej ustrukturyzowane, sprowadzając to do dylematów, które łatwiej już potem operacjonalizować. No i to, co jest ważne w tym wszystkim, to jest wyłowienie trendów. I tu pokażę Państwu najpierw makrotrendy, potem jeszcze pewnego typu trendy, które po prostu obiektywnie obserwujemy i będą trwałe, przynajmniej w tej perspektywie, która nas interesuje, czyli powiedzmy tej najbliższej dekady. O przyspieszeniu zmian klimatycznych już mówiłem. Podobnie mówiłem o przyspieszeniu utraty bioróżnorodności. To, co jest ciekawe, to troszeczkę jeszcze się wrócę do tego, bo mówiłem na razie tylko o sztucznej inteligencji, bo ona tak organizuje wyobraźnię, ale jest niezwykłe przyspieszenie zmiany technologicznej w obszarach tych, które dotyczą wyzwań ekologicznych. W grudniu obchodziliśmy
piątą rocznicę podpisania porozumienia paryskiego, czyli tego ważnej umowy w międzynarodowej w sprawie ochrony klimatu. No i na to pięciolecie pokazywano, jak zmieniła się rzeczywistość w ciągu 5 lat, między innymi pod wpływem tegoż porozumienia, i pokazywano, co myśmy 5 lat temu myśleli jeszcze o przyszłości i jak bardzo pewne rzeczy uciekły przed tymi przewidywaniami, właśnie zwłaszcza z obszaru technologicznego. Otóż jednym z takich przykładów jest to właśnie znakomite przyspieszenie rozwoju technologii wytwarzania energii w sposób niskoemisyjny poprzez panele fotowoltaiczne czy elektrownie wiatrowe. Tutaj wydajność mierzona obniżaniem ceny jednostki energii pozyskanej z tych źródeł zmalała o wiele szybciej niż zakładano 5 lat temu. Efektem jest chociażby to, że właśnie w Polsce ostatni rok to był rokiem rewolucji fotowoltaicznej, gdzie bardzo dużo tych instalacji zainstalowano. A inny przykład to jest z kolei elektryfikacja samochodów. Jeszcze w 2015 roku branża samochodowa zakładała, że być może w połowie stulecia osiągniemy taki poziom, że połowa sprzedawanych samochodów to będzie miała silniki elektryczne, reszta to będzie ciągle spalinowe. Dzisiaj mówi się, że ten próg zostanie osiągnięty w 2030 roku, kiedy to już około 60% sprzedawanych samochodów będzie miało silniki elektryczne. Już za 3-4 lata mają być, wyrównać się ceny samochodów elektrycznych z samochodami spalinowymi, co wydawało się jeszcze właśnie 5 lat temu zupełnie niewyobrażalną perspektywą. Więc to widać, jak szybko tu doszło do zmiany, w tym momencie akurat bardzo pozytywnej, która jest odpowiedzią może być odpowiedzią na wiele problemów. Podobnie jest przyspieszeniem zmiany społecznej, jeśli chodzi o właśnie zachowania proekologiczne w różnych wymiarach. Chwilę później może jeszcze o tym porozmawiamy. To jest właśnie ilustracja pokazująca, i to będę chciał tę zmianę za chwilę pokazać. 2015 rok, podpisanie porozumienia, grudzień, 5 lat minęło, wielcy tego świata, pan Ki Moon, prezydent Hollande, prawda, i inni tu wysocy urzędnicy ONZ-u się cieszą, że udało się bardzo trudne negocjacje zakończyć sukcesem. A tu sytuacja 3 lata późniejsza, rok 2018, sierpień, no i właśnie Greta Thunberg, wtedy miała 15 lat, teraz już jest pełnoletnia, zaczęła samotnie strajk dla klimatu. No i uruchomiła swoją akcją coś, czego nikt się nie spodziewał, czyli globalny ruch młodzieżowy na rzecz klimatu. I oczywiście nie chcę powiedzieć, i nikt nie mówi, że to ona jakby jest tą siłą sprawczą, że po prostu stała się jakby, stanęła we właściwym czasie, we właściwym miejscu, z właściwym komunikatem. I okazało się, że właśnie coś takiego już się wydarzyło w strukturze społecznej, zwłaszcza wśród młodych ludzi, że dla nich ta sprawa zmiany klimatycznej i związane z tym jakby konsekwencje dla przyszłości ich stała się na tyle istotna, że po prostu komunikat Grety zarezonował razem z nią zaczęli strajkować. W Polsce ten ruch jest obecny w kilkudziesięciu miastach. Co jakiś czas widzimy aktywistów, aktywistki, które startują, znaczy występują w obronie klimatu. Pewno nie sposób było tego nie zauważyć. To jest tylko jedna z ilustracji tej zmiany. Nie chcę mówić, że najważniejsza, ale na pewno bardzo spektakularna. A to jest jakby tak żartobliwe podsumowanie, ale pokazujące, jak suma tych zmian społecznych, technologicznych prowadzi być może do wyjścia nas i ucieczki przed tym klifem Seneki. To z kolei jest ilustracja pokazująca, w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku weszły już do sprzedaży w Singapurze i w Izraelu hamburgery z mięsem, nie to, że z mięsem z hodowli komórkowej. Bo to, że są wegańskie hamburgery roślinne, nie mięsne, to wiemy, można je kupić nawet u nas w sieciach dyskontowych w tej chwili, co też jest przykładem, jak szybko może być zmiana, nawet tak wydawało się konserwatywnym krajem jak Polska.
ale poszliśmy jeszcze dalej, że już mamy technologie, jeszcze drogie, ale już mimo wszystko komercyjnie realistyczne, no, wytwarzania mięsa, to już nie zamiennika mięsa, tylko dosłownie mięsa o charakterystyce, o właściwościach mięsa w sposób niezwierzęcy, tak? Co wymaga oczywiście nie tylko samej zmiany technologii, ale te zmiany społeczne polegające na gotowości spożywania takich produktów. Mówiłem o makrotrendach, tu chciałem jeszcze wskazać pewne trendy takie bardziej szczegółowe, społeczno-polityczne, które wyraźnie też się rysują nam na horyzoncie, czy już ich doświadczamy. Jeden to jest koniec demokracji socjaliberalnej. Wcześniej stawiałem ten dylemat, czy demokracja, czy autorytaryzm, a to jakbym przesądzał, ale to stwierdzenie o końcu demokracji socjaliberalnej nie oznacza końca demokracji i nadejścia systemów autorytarnych, tylko raczej to jest rzeczywiście ostatni rok, to jest wysyp bardzo ważnych publikacji pokazujących, że tak jak 100 lat temu demokratyzacja demokracji polegała na włączeniu czynnika społecznego i właśnie zmiana systemu społeczno-gospodarczo-politycznych w takim paradygmacie socjaldemokratycznym, tak dzisiaj musi dojść komponent ekologiczny, czyli musimy, jeżeli chcemy uratować demokrację w taki sposób, by była w stanie ona z kolei rozwiązywać problemy, o których mówiliśmy wcześniej, to musi ona być demokracją już nie tylko społeczną, ale też ekologiczną. No i w ten sposób, to jest sposób jej jakby ratowania, ucieczki do przodu, chociaż oczywiście czy uda się to zrobić w sposób pokojowy, nie wiadomo. No, demokracja, socjaldemokratyczne ustroje wykuwały się jednak dosyć brutalnej, często krwawej walce 100 lat temu. Miejmy nadzieję, że jesteśmy o tyle mądrzejsi, że ten komponent ekologiczny będziemy wbudowywać na zasadzie negocjacji i posługiwanie się wiedzą, którą dysponujemy, a nie właśnie takich przemocowych konfrontacji. To może nam takie rozwiązanie, właśnie to nieprzemocowe, ułatwić inny czynnik, który też wyraźnie widać już strukturalnie, chociaż jeszcze może nie zawsze on jest doświadczany w sposób, który byśmy chcieli. To jest koniec męskiej dominacji, czyli ładu, który, znaczy ciągle mężczyźni są, dominują w strukturze społecznej ze względu na pewne historyczne zaszłości, ale nie ma obiektywnych powodów, dla których taką rolę mają pełnić. Znaczy współczesne społeczeństwo nie musi już się odwoływać do pewnych atrybutów, które były aspektem pewnych właściwości, które mają mężczyźni, no chociażby większa siła mięśni. Ona dzisiaj nie ma znaczenia w kształtowaniu rzeczywistości. W związku z czym nie ma, no to nie tylko w związku z tym faktem, ale też wieloma innymi, nie ma powodu, żeby pewien ład oparty na tym jakby dalej funkcjonował, i to rzeczywiście widzimy. Kobiety są lepiej dzisiaj wykształcone i tak dalej, i ta zmiana przesuwa się, co też otwiera szansę nas nie na to, że kobiety przejmą władzę, tylko to, że przejdziemy do świata, który będzie w ogóle światem, w którym nie będą relacje dominacji określać warunków życia, tylko bardziej pójdziemy w wartości jak troska czy współzależność. To koniec społeczeństwa, proszę się nie obawiać, to nie znaczy, że koniec z nami, to jest tylko tak, powtarzam tutaj za wybitnym socjologiem francuskim Alanem Turenem pewne stwierdzenie dotyczące, że to skończyło się takie społeczeństwo, jakie znaliśmy, jakie powstało właśnie w epoce nowoczesnej, to którego cechą był koniec męskiej dominacji, ale też różnego typu formy organizacji, które no wyczerpały się, które jeszcze istnieją, ale coraz w mniejszym stopniu organizują nam życie, coraz bardziej polegamy na samoorganizacji poprzez wykorzystanie nowych technologii, chociażby komunikacyjnej i tak dalej. I to jest jakieś, tworzy się nowe formy życia społecznego, ale niekoniecznie muszą się zrekonstruować stare formy organizacyjne. To wiemy, że właśnie te stare formy się rozsypują, co je zastąpi, tego nie wiemy. To, co jest najciekawsze, na czym się w końcowej już części będę chciał zatrzymać, no to jest to, co pandemia
No właśnie, to zresztą co teraz robimy, to znaczy jesteśmy na spotkaniu, które normalnie jeszcze rok temu byśmy pewno właśnie odbyli w Gdyni w konkretnym miejscu i moglibyśmy z sobą bezpośrednio rozmawiać, a w tej chwili komunikujemy się z sobą z wnętrza przestrzeni hybrydowej. To znaczy każdy z nas zajmuje jakieś miejsce, jest gdzieś jego ciało, ale nasze osoby, prawda, są razem w pewnym rodzaju wspólnej przestrzeni tego wykładu, tej rozmowy. No i ta przemiana przestrzeni społecznej, która jeszcze do niedawna w naszej wyobraźni miała taki charakter trójwymiarowy, no dzisiaj przekształciła się właśnie w przestrzeń hybrydową, wielowymiarową, gdzie obok tych takich parametrów czysto przestrzennych związanych z miejscem, no dochodzi jeszcze komponenty informacyjne, które powodują właśnie, że nasze osoby mogą funkcjonować w oderwaniu od konkretnego miejsca. Zaraz Państwu pokażę bardziej poza tymi doświadczeniami, które wszyscy mamy, na przykład zdalnej pracy, prawda, tego wszystkiego, załatwiania coraz większej liczby spraw bez wychodzenia z domu. Sam fakt właśnie zatarcia się pewnej granicy ma bardzo głębokie, będzie miał bardzo głębokie konsekwencje. I to odnieśmy, i to już właśnie ta ostatnia część, do miasta, do tej przestrzeni, którą większość mieszkańców współczesności zamieszkuje. W Polsce w miastach mieszka około 60% Polek i Polaków. Nie jesteśmy najbardziej zurbanizowanym społeczeństwem i już pewno bardziej nie będziemy. Raczej mamy odwrotne tendencje, zwłaszcza, że pandemia też przyspieszy pewno ucieczki poza miasto. Niemniej jednak miasto pozostaje tą matrycą życia społecznego, innowacyjności i tak dalej. Czym jest, tu będę właśnie chciał Państwu pokazać, to jak się zmienia myślenie, funkcja miasta w tym kontekście skoku z przestrzeni trójwymiarowej do przestrzeni hybrydowej. Otóż no to jest klasyczne takie zdjęcie, tradycyjne przestrzeni miejskiej, to jest Warszawa, krakowskie przedmieście, w momencie kiedy jest ono zamknięte dla ruchu samochodowego, no i widzimy po prostu sytuację typowo miejską, ilustrującą, do czego miasto zostało wymyślone. Czyli miasto jako przestrzeń, która zmusza ludzi do spotykania się z nieznajomymi osobami. No, my musimy tu zderzać się z obcymi, których w większości nie znamy, co miało istotne konsekwencje, bo po prostu to prowadziło do wypracowania norm kultury, które chroniły nas przed tym, żeby się nie pozabijać chociażby, bo generalnie nie jesteśmy nastawieni na to, żeby lubić obcych. Obcych się obawiamy, odchodzimy z niechęcią, a tu chodziło o to, że jakby miasto zmusiło nas do tego, żeby wypracować różnego typu formy bycia razem, ale jednocześnie bez uciążliwego konieczności bycia blisko z innymi. Tak jak na wsi, gdzie niektórzy tęsknią do wspólnot wiejskich, ale są wspólnoty w dużym charakterze totalitarne w tym sensie, że wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą. W mieście możemy zachować anonimowość, ale za cenę dużego takiego też stresu wynikającego z konieczności spotykania się z innymi. Wymyśliliśmy różnego typu formy bycia w tej miejskiej przestrzeni, a konsekwencją z kolei rozwoju tych form jest to, że miasto rzeczywiście przez to, że sprzyja mieszaniu się różnorodności, też jest idealną przestrzenią wylęgania się nowych idei, innowacji i tak dalej, bo ze spotkania różnych wrażliwości, pomysłów, no właśnie rodzą się też nowe rzeczy. No ale to jest miasto, powiedzmy, nie wiem kiedy to zdjęcie powstało, ale tu pewno dosyć dawno. Tu zobaczmy miasto, co prawda nie to samo miejsce, to jest gdzieś z Azji, ale obrazek, który dzisiaj już też byśmy zobaczyli i też w zasadzie w każdym polskim mieście, prawda? Czyli ludzie, którzy nie muszą już, że tak powiem, martwić się o koszty spotkania z innymi, ponieważ mogą, będąc w tym konkretnym miejscu, zanurzyć się w swojej przestrzeni społecznej za pomocą interfejsu, jakim jest trzymana w ręku smartfon czy telefon komórkowy, który umożliwia nieustanny kontakt, taki odtworzenie kokonu, który
chroni przed innymi i umożliwia bycie tylko wśród swoich znajomych. To jest istotna zmiana, bo w mieście tego wcześniej nie było. Znaczy takiego, oczywiście mieliśmy techniki wyłączania się. Książka na przykład była, prawda, takim sposobem. No, jak jechaliśmy transportem publicznym, zanurzenie się w książce było sygnałem, że nie chcemy z innymi utrzymywać kontaktu, prawda? Ale już idąc, trudno było czytać książkę, więc dzisiaj coraz częściej właśnie mamy możliwość izolowania się w tym własnej sieci, co powoduje, że miasto traci pewną swoją istotną właściwość, nie tylko tego miejsca wymuszającego kontakty, ale też to, co jest istotne, że zaczynamy doświadczać miasta też poprzez ekran. To znaczy, jeżeli spojrzycie Państwo, a jeżeli zwłaszcza tutaj młodsi, którzy nigdy nie korzystali na przykład z planów miejskich, takich planów miast na papierze, tylko posługują się mapami Google'a czy innymi elektronicznymi cyfrowymi mapami, z tego względu tracą poczucie morfologii miasta, które było naturalne dla tych, którzy doświadczali miasta jako przestrzeni trójwymiarowej, do której dostęp był ewentualnie właśnie poprzez kartograficzne reprezentacje, takie jak mapy miast. To zmuszało, wytwarzało inną wyobraźnię niż teraz, kiedy kontaktujemy się z miastem za pomocą interfejsu cyfrowego, który zamienia też miasto po prostu na ciąg bitów, prawda? Zer, jedynek, które się rekonstruują na ekranie i pozwalają dotrzeć do konkretnej usługi, do konkretnego miejsca, ale bez konieczności wyobrażania sobie tego, co jest między mną, a tą przestrzenią. No, idziemy, bo Google nam to pokazuje, prawda, tę drogę, nawet już nie pamiętając, nie ucząc się sposobu dotarcia. Miasto właśnie traci swoją właściwość, ale też jednocześnie samo miasto uczy się nas, też technologię włącza do tego, żeby radzić sobie z nami jako jego mieszkańcami. Prawda? To miasto staje się przestrzenią nadzoru. Te informacje, które zostawiamy swoimi ciałami, ale też zachowaniami właśnie w internecie, w komórkach, są skrzętnie monitorowane. Jesteśmy podglądani na wszelki sposób, monitorowani przez sieci telefonii komórkowej, przez tych wszystkich, którzy mają dostęp do informacji w tych sieciach. I to na przykład jest bardzo ciekawy przykład, jak można kartografię taką klasyczną, po lewej stronie macie Państwo właśnie plan miasta, plan Warszawy, a z prawej strony to jest ten sam fragment Warszawy, tylko przedstawiony na podstawie impulsów ze stacji bazowych jednej sieci komórkowej. Zostały zebrane w noc sylwestrową, tylko nie tę ostatnią, bo nie wolno było, ale tam którąś wcześniejszych, kiedy zaczynamy wysyłać sobie to intensywnie SMS-y, prawda? I to są po prostu skupiska ludzi i ilustracja, jak, gdzie się znajdujemy na podstawie sygnałów z SMS-u. To oczywiście jest bardzo banalna aplikacja, natomiast w praktyce te dane z sieci komórkowych, no, chociaż służą między innymi do tego, żeby na przykład w trakcie meczy na podstawie analizy ruchu właśnie w sieci komórkowej obserwować przemieszczanie się kibiców wrogich drużyn. Czy w ogóle można z dosyć dużym prawdopodobieństwem też prognozować przemieszczanie się konkretnych osób i tak dalej. No to jest właśnie sposób, ilustracja, jak kartografia miasta z trójwymiarowej przekształca się na tą właśnie hybrydową, w której zmieniają się reguły kontroli, bycia, obserwacji, też jakiejkolwiek prywatności. No i teraz, tak jak powiedziałem, pandemia przyspieszyła wiele kwestii. I to, co najciekawsze moim zdaniem się działo, to właśnie będzie dotyczyło miasta, gdzie będziemy te wszystkie rzeczy, które wcześniej Państwu opowiadałem, i zmiana technologiczna, i zmiany w wymiarze społecznym, politycznym, też konsekwencje zmian klimatycznych, to wszystko będzie musiało być przez miasto i przez nas, mieszkańców miasta, zaabsorbowane. Część z nas ucieknie z miasta, już ucieka, wybierając bezpieczeństwo, tak im się wydaje, poza miastami, ale niektóre miasta już odpowiadają na to aktywnie, chcąc ochronić się przed takimi scenariuszami ucieczkowymi, przed tym syndromem miasta jako czegoś niebezpiecznego w czasie pandemii. Jedna z ciekawych inicjatyw, no to jest to, co się dzieje w Paryżu. Paryż przeżywa rewolucję już od dłuższego czasu, jeszcze przed pandemią. Pan Hidalgo, mer Paryża, rekonstruuje miasto. Pandemia stała się tylko dowodem słuszności tego kierunku. Taką główną osią to jest hasło miasta 15-minutowego, które polega na tym, że
Miasto jakby zaczyna się dekomponować z takiej złożonej struktury z wysokiej skali na mniejsze, kompaktowe takie ośrodki, w których w promieniu 15 minut marszu jest wszystko, co potrzeba, żeby dobrze żyć. Pandemia jeszcze dołączyła do tego aspekt pracy, że również coraz częściej będziemy też pracować, niekoniecznie w domu, być może właśnie w przestrzeniach wspólnych, które będą w takich organizowane. I to jest, wydaje się banalne, ale radykalnie zmienia koncept miasta. Kto zna Paryż, to wie, że jak bardzo rewolucyjne to jest podejście. Inny pomysł, to jest z kolei łączący aspekty ekologiczne, to jest projekt ekonomiczny dla Amsterdamu, tak zwany DAFNA Amsterdam, który polega na wdrożeniu zasad ekonomii pączka z dziurką, wypracowanej przez Kate Raworth, to jest taka ekonomistka z Oxfordu, która właśnie próbuje pogodzić myślenie ekonomiczne z tym, od czego zacząłem, czyli z granicami planetarnymi. I już ostatnie zdania. Ta koncepcja polega na tym, że ona twierdzi, że po prostu w myśleniu o gospodarce, czy to gospodarce miasta, kraju, czy świata, musimy pogodzić dwa wymiary. Jeden, społeczny, czyli celem gospodarki, polityki gospodarczej, musi być zapewnienie wszystkim mieszkańcom pewnego minimum jakości życia, no, które można rozpisać, to jest dostęp do oczywiście bezpiecznej żywności, wody, edukacji i tak dalej, ale zapewniając to minimum, nie możemy z kolei przekroczyć tychże wskazanych wcześniej granic planetarnych. Nie możemy tego robić na koszt środowiska. I żonglowanie, czy takie jakby utrzymywanie równowagi między tymi dwiema granicami, granicą społeczną, a granicą ekologiczną, powoduje, że siłą rzeczy musimy rozwiązać wiele kluczowych spraw, z którymi się mierzymy, jak chociażby nierówności. W takim modelu nie ma miejsca dla nierówności, bo one by oznaczały, że ktoś musi po prostu umrzeć, bo nie będzie miał dostępu do pewnego typu zasobów. Więc jeżeli chcemy uniknąć eksterminacji jakiejś części ludzkości, to musimy właśnie wypracować model, który godzi te dwie granice i pozwala nam żyć między tymi dwiema granicami. Amsterdam zaczął to wdrażać już jako miejską strategię. To pokazuje, że rzeczywiście nie jesteśmy zupełnie bezradni wokół tego, co się dzieje. Oczywiście nie ma gwarancji, że to jest odpowiedź, która rozwiąże wszystkie problemy, ale pokazuje, że rzeczywiście możemy łączyć to, co wiemy, z chęcią przygotowania się na to, co może nas zaskoczyć, ale lepiej się do tego tak przygotować, że to zaskoczenie nie oznaczało zepchnięcia właśnie z klifu Seneki, tylko było impulsem do kolejnej, oby pozytywnej zmiany. Tak, ja dziękuję za ten wykład, ale też dziękuję za tę pozytywną myśl na koniec, że w czasach, kiedy tak dużo mówimy o kryzysach i o tych zagrożeniach, też jednak jest miejsce na rozmowę przede wszystkim o rozwiązaniach i też o takiej nadziei na to, że być może to nas doprowadzi do czegoś faktycznie takiego korzystnego, być może do jakiegoś lepszego świata. A ja mam teraz kilka pytań jeszcze od naszych widzów i pierwsze pytanie będzie od Julii. Przedstawione zagadnienia wydaje się, że wymagają głębokich strukturalnych przemian. To co robić? Co zrobić jako jednostka? My jako jednostki występujemy w wielu rolach, znaczy i każda z tych ról jest istotna. To znaczy, no po pierwsze jesteśmy mieszkańcami, prawda? Znaczy, którzy no zamieszkują jakąś, tu mówimy o przestrzeni hybrydowej, ale zamieszkują konkretne miejsca, prawda? I troska o to miejsce, w którym mieszkamy, o tę podstawową jakby lokalność, no jest tu podstawą. To znaczy, to ciągle jakby jest, znaczy my wręcz, pandemia to też spowodowała, odkryliśmy z jednej strony wymiar globalny dzięki temu zanurzeniu w internecie, ale przez to, że nie możemy daleko wychodzić, przestaliśmy móc jeździć i tak dalej, zalety lokalności, prawda? I to o tym trzeba pamiętać, że ta troska o najbliższe środowisko jest punktem wyjścia do troski o cały świat. To nie inaczej się nie da. Więc to jest ten jeden aspekt jako mieszkańcy. No dwa, jako konsumenci. Oczywiście tu mamy nie to, że nieograniczony wybór, bo oczywiście marketing, strukturalne pewne czynniki powodują, że musimy, czy jesteśmy skłaniani do konsumowania w sposób nie zawsze właściwy z tymi celami, o których mówiłem. No, nie mamy wpływu
wielkiego na to, że nie ma do, że produkty, które dostajemy, albo są opakowane, prawda, nieekologicznie, albo urządzenia domowe są tak projektowane, żeby szybko ulec zniszczeniu. Prawda? Ale możemy starać się, jeżeli jest alternatywa, wybierać jednak bardziej no, lepsze rozwiązania, dając im sygnał do producentom, że to jest ważne, bo oni reagują jednak na tego typu sygnały i widzimy, że tu ta zmiana następuje. No i w końcu, że trzecia, jesteśmy obywatelami, prawda? I po prostu wybieramy, znaczy mamy możliwość wybierania. Też oczywiście narzekamy, że ograniczono i że często te wybory nie są idealne, ale niemniej jednak od tego, kto rządzi, czy kieruje miastem, gminą, krajem, no, zależą konkretne decyzje. Da? Czy pójdziemy jednak do Amerykanie się przekonają, my też się przekonujemy, jakie mogą być koszty, prawda, nieoptymalnych, tak bym to eufemistycznie powiedział, wyborów. I w tych trzech rolach, jeżeli działamy konsekwentnie, to suma działań, jeżeli będzie w podobnym kierunku szła na skutek właśnie tej, takiej trajektorii zmiany społecznej, no wtedy zmieni się po prostu system, tak? Nie musi być dojść do rewolucji, żeby nastąpiła zmiana, wręcz skokowa, wręcz właśnie rewolucyjna. Znaczy to jest specyfika systemów społecznych, że w pewnym momencie takie działania w pojedynkę inicjowane zaczynają się widzieć i tworzą sieć, która porywa za sobą jeszcze nieprzekonanych, prawda? Bo ci nieprzekonani widzą, że to działa, prawda? I to nie musi być tak, że musimy przekonać 50+1. To są pewne modele, to też jest zaleta współczesnych czasów, że znacznie więcej wiemy. I właśnie widać, że są pewne progi, które musimy pokonać, prawda? W takim jakby przekonywaniu, że jak tam ponad 10% ludzi będzie miało podobne podejście na przykład do pewnych spraw, to właśnie znacznie łatwiej pociągnąć wtedy innych do tej zmiany. W związku z czym wrócę do początku, każdy z tych trzech ról działajmy właśnie tak, żeby wspólnie z innymi, którzy będą działać podobnie, jak najszybciej to złożyło się w taką falę zmiany. Kolejne pytanie od Zuzy. Mam wrażenie, że nasz kryzys społeczny jest też kryzysem wyobraźni. Nie potrafimy sobie wyobrazić przyszłości. Czy są sposoby na to, by te wyobraźnie pobudzać, inicjować? Rzeczywiście sam też często powtarzam właśnie, że ten kryzys jest kryzysem wyobraźni. I w zasadzie na to jest jedyne rozwiązanie. To znaczy to, ja jestem wielkim fanem Olgi Tokarczuk. Ona też w swojej mowie noblowskiej wytłumaczyła, na czym polega problem, ale też jakby podpowiada odpowiedź. Znaczy taką najlepszą jakby lekarstwem na właśnie tę atrofię wyobraźni jest po prostu kontakt z dobrą sztuką, no na pewno z dobrą literaturą, ale dobrą. Znaczy po prostu poczytanie dobrej powieści, nie mówię, że koniecznie Olgi Tokarczuk, ale innych jakby na tej miary, tej jakości, tej skali złożoności po prostu otwiera bardzo, bardzo wyobraźni. Nie ma lepszej metody. Znaczy to, ja wiem, że to nie jest łatwa rekomendacja, bo coraz częściej uciekamy właśnie od kontaktu ze złożoną sztuką, właśnie idąc na skróty, szukając nie wiem, w Netflixie rozwiązania i tak dalej. Nie mówię, że to jest złe, po to jest to wymyślone, ale nie rezygnujmy jednak z tego właśnie też zmagań czasami z taką jakby właśnie dobrą sztuką, dobrym teatrem na przykład, bo to niezwykle wytrąca z takiej równowagi. I jeszcze jedno pytanie. Czy uważa pan, że młodzież jest dzisiaj bardziej aktywna w kontekście społecznym i politycznym niż kiedyś? Jak może się to przekuć na realne zmiany? No widzimy, że jest aktywna. No to jest, to samo się nam pokazało, tu nie można, to nic mądrego się nie powie, wystarczy spojrzeć na ulicę, a zwłaszcza przypomnieć sobie, co się działo, prawda, w październiku, listopadzie, nie tylko w dużych miastach, no w wielu to było ruch jakby głównie przez ludzi młodych, sam pokazywałem ten ruch na rzecz klimatu, prawda, to zdominowałem. To, co było tutaj fenomenem, jest ciągle, to, że to byli rzeczywiście młodzi nastolatkowie, często ludzie jeszcze no, nie mający praw wyborczych, prawda, którzy bardzo świadomie wystąpili w pewnej sprawie. Więc to jest rzeczywiście w jakimś sensie bezprecedensowe. To
Ja pamiętam różne formy zaangażowania z czasu swojej młodości, to jednak to, znaczy, oczywiście inny też kontekst był, ale to rzeczywiście robi wrażenie. Ja z tym oczywiście wiążę wielkie nadzieje, natomiast tu jest jeden taki zasadniczy problem, który musimy wszyscy razem rozwiązać, znaczy i młodzi z tą ich energią, którą teraz pokazują, i my starsi, że to, co też jest bez precedensu, że tych młodych ludzi aktywnych, w ogóle młodych ludzi, aktywnych i nieaktywnych, jest relatywnie bardzo mało w stosunku do starszych pokoleń. Znaczy, to jest po raz pierwszy w historii taka sytuacja, gdzie, jakby powiedział, ta piramida demograficzna się odwróciła. Zawsze było tak, że kolejne pokolenia były liczniejsze, wypychały starszych, prawda, i ze swoją energią wchodziły na arenę. W tej chwili po prostu my się nie chcemy dać wypchnąć, tak? Mówię o starszych, bo jest po prostu nas strasznie dużo. Przyzwyczailiśmy się do miejsc, w których jesteśmy. A młodzi nie mają takiej, no chociażby, jeżeli mówimy o demokracji, no to jedno ciało, jeden głos, prawda? No to tych głosów jest względnie znowu mniej. I to jest problem strukturalny, to jest i dla młodych, i dla nas, bo musimy się nauczyć z tym nie tyle żyć, co znaleźć na to odpowiednie rozwiązanie, żeby właśnie tę energię zmiany, którą są w stanie wnieść młodzi, nie blokować przez nasze przyzwyczajenia. I to łatwe to nie będzie, to na pewno, ale dzięki może właśnie tej energii też uda się szybciej znaleźć rozwiązanie. Tak, i pewnie też, żeby wykorzystać tę energię, bo myślę, że kiedy faktycznie jest taki zryw i mobilizacja, to też to nie będzie trwało wiecznie. I być może trzeba wypracować takie metody, żeby faktycznie z tego korzystać, żeby nie pozwolić na to, żeby gdzieś ten płomień po prostu zgasł w pewnym momencie. Liczenie na to, że tu ciągle będą trwać jakieś manifestacje, cokolwiek, nie, to musi być jak najszybsza instytucjonalizacja, włączanie postulatów chociażby, prawda? No, mnóstwo jest bardzo mądrych, jak się patrzy, czyta na postulaty strajku, młodzieżowego strajku klimatycznego, one powinny być natychmiast, że tak powiem, przełożone na praktykę chociażby działania szkoły, prawda? Bo tam bardzo konkretne rzeczy. Czy praktykę to jest działania sfery publicznej, kiedy oni jednak upominają się o większy szacunek dla nauki, tak? I uwzględnianie wiedzy naukowej w podejmowanych decyzjach. No to są wszystko rzeczy, które można i powinno się jak najszybciej wdrażać jako pewne rozwiązania. Teraz mam jeszcze ostatnie pytanie od Izy. Czy myśli pan, że ludzie będą podtrzymywać ten trend społeczny, którym jest większy nacisk na kontakty zdalne? Zauważyłam przesilenie i spadek efektywności przy tego typu pracy kontaktach. Znaczy, ja jestem przekonany, że nie, że my szybko, znaczy będziemy chcieli wrócić. No przypomnijmy sobie, co się działo po tym pierwszym lockdownie, kiedy wydawało się, że wracamy do normalności, prawda? Jak szybko wróciliśmy, jak potrzebowaliśmy wtedy kontaktów takich realnych, prawda? Nie zapominając też o efektach tego, co znaczy o tych przyzwyczajeniach zdalnych, że nauczyliśmy się właśnie żyć w tej przestrzeni hybrydowej, ale nie rezygnując absolutnie z konieczności czy potrzeby bezpośredniego kontaktu. Problem będzie tylko taki, mnie się wydaje, że właśnie jak sobie uświadomimy, że jednak to zagrożenie pandemiczne jest czymś stałym, prawda? Że nie możemy sobie, znaczy, że po prostu no musimy to uwzględniać i że tu może jakaś się wytworzyć pewnego typu, no jakieś obawy na przykład przed korzystaniem z pewnego typu miejsc, na przykład jak tu mówiłem o teatrze chociażby. Czy teatr wróci do starej swojej formy, w ciasnym miejscu, prawda, dużą grupą ludzi usiąść, czy będziemy gotowi, prawda? Czy nie będziemy się obawiać, że ten, kto siedzi obok, jest źródłem jakiegoś zagrożenia dla nas. Nie wiem, być może to oswoimy i przestaniemy, no tak jak grypa przestała nas, prawda, jakby tutaj przerażać, ale niemniej jednak to na pewno będziemy jakoś się tego uczyć i pewno wiele, no to co jest problemem dla miast, o których mówiłem, transport publiczny. Tu obawy są, że to na dłużej pozostanie dla nas taka niechęć do korzystania z transportu, chociaż już tak bardzo dużo zrobiliśmy w Polsce akurat, żeby ten transport odzyskać, no to tu może być na przykład problem. Dziękujemy za wszystkie pytania, a także za czas, który nam poświęciliście. Mamy nadzieję, że wynieśliście z naszego spotkania wiele cennych informacji i inspiracji do działania. Dziękujemy panu Edwinowi za podzielenie się swoją wiedzą. Organizatorem tego wydarzenia był Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Centrum Designu. I żegnamy się, a jednocześnie zapraszamy na kolejne wydarzenia. Do zobaczenia!